Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym materiale z Yes, Your Grace. Będziemy dalej podejmować ciężkie decyzje, jak to na króla przystało. Więc lecimy z tygodniem trzecim. Otóż był poprzedni, na tym zakończyliśmy, więc lecimy. Zobaczymy, co nas tym razem czeka. Let's go. Aha, gołąbek jakiś przyleciał. Kogo już my tu mamy? Wieśniaka, kupca i znowu wieśniaka. Dobra. Coś tu nowego jest? To są miecze. Te miecze wyglądają na dość ostre, ale mają około 1000 lat. Wow. Tarcza Davern. Żyrandol. Ten żyrandol jest tak stary, że i zardzewiały. O kurde. Mam nadzieję, że nie spadnie mi to na głowę. Okej. Okay. No, miejmy taką nadzieję. Dobra, zapraszamy wieśniaka. Wasza wysokość, niesprawiedliwość i głód nawiedziły naszą wioskę. Mężczyźni ubrani na czarno przyszli i zabrali nasze zasoby. Teraz już prawie nic zostało nawet dla psów? Bo raczej tu miało być, że nic nie że prawie nic już zaraz, moment, bo już teraz sam się poplątałem. Teraz już prawie nic nie zostało nawet dla psów. Dobra, tak chyba powinno być. To tłumaczenie może nie jest jakieś perfekcyjne, ale no jest, w każdym razie jest. Dobra, co dalej? Chciałem uniżenie poprosić o 7 sztuk złota. Lub 5 worków zasobów, wasza wysokość. W ten sposób możemy przynajmniej nakarmić nasze dzieci. No właśnie. Dalsze rozdawnictwo, można powiedzieć. Mam 32 sztuki złota i 16 sztuk zasobów. Ale muszę pamiętać o tym, że praktycznie co tydzień muszę zwrócić do banku 10, więc będę miał 22. A on chce 7. Raczej chyba w zasoby pójdę. No dobra. Wieśniaku, proszę, masz tutaj 5 sztuk zasobów. Dobrze, nakarm swoje dzieci. No i lud zadowolony. To wystarczy, aby wyżywić przez kilka tygodni. O kurde. Niech bogowie was błogosławią. No i mamy wątek. Archiwum. Zobaczmy właśnie, bo tego nie przyglądałem. O, tu widzę tak. Bieda wiosę. To chyba to, co teraz było. Wieśniacy donieśli, że mężczyźni ubrani na czarno kradną ich zasoby. Król postanowił okazać hojność i dał mieszkańcom wioski zasoby. No i super. A co tu my mamy? Lursulia. To czytałem po dowiedzeniu się, dlaczego Lursulia jest zdenerwowana. Król zapewnił ją, że nie będzie poganiana w kwestii małżeństwa. Oj. Tutaj czuję, że to może troszeczkę się wymknąć z sytuacji. Aha, dobra, to było w poprzednim. Okej. Okay. Kogo mamy tu? Kupca. Przychodzę z propozycją biznesową, wasza wysokość. Potrzebuję 12 sztuk złota, aby zatrudnić ludzi i kupić zasoby do budowy nowej tawerny w Browns. Okej. Widzicie, tawerna będzie czymś więcej niż tylko miejscem, w którym miejscowi się upijają. Wioska ma naprawdę dobre położenie, ma wielu odwiedzających, ale nigdy nie zostają na długo. Nowa tawerna to zmieni i zagwarantuje stały dochód. Podzielę się zyskami, gdy zacznę zarabiać na tym biznesie. O, to mi się podoba. Czy co, ja wrzucę i on jeszcze będzie mi pewnie tygodniowe zasoby, znaczy tygodniowe przychody dawał. Zobaczmy. 12 sztuk złota, czyli tu byśmy mieli 20, tak? Dobrze liczę. 20 minus 10 dla banku, to zostaniemy z 10. Dobra, niech mi się może to będzie opłaciło. Bierz.
Weź to złoto i pozwól biznesowi się rozwijać. Och, cudownie. Nie pożałujecie. Wasza wysokość, zacznę od zaraz. 8 solidnych stołów, 13 łóżek. Moglibyśmy zrobić tańszą wspólną komnatę. Ohoho. Och, będzie wyśmienicie. Dobra, jakiś nowy achievement odblokowałem. Też muszę pamiętać, żebym na zero nie wyszedł i zbankrutować, żeby nie było bankructwa naszego królestwa. Dobra, kolejny wieśniak. Wasza wysokość, do naszej wioski przywlekła się choroba. To nie jest nic poważnego, tak myślę, ale gorączka, kichanie są wszędzie. Choroba pojawiła się znikąd. Jakby ciemne siły ją na nas zrzuciły. Wygląda na to, że Radowia przeniosła ze sobą nie tylko stal. No tak. Zapasy. Nie mogę wiele zaoferować, proszę 5 zasobów. Mam 11. Jakbym oddał 7, to zostałby mi 4. Trochę mało. Dobra. Zaoferuję mu to 5. Najniższą wartość. Mam nadzieję, że to wystarczy dla ciebie i twoich sąsiadów. Dziękuję, to i tak więcej niż się spodziewaliśmy. Macie dobre serce, wasza wysokość. Dobra, wątek zakończony. Ja to będę też przeglądał, to przy okazji. Kupię zaoferował Klawierykowi udział w zyskach jego towerna zamiast... w zamian za inwestycje początkowo. Król pragnąc poprawić... Dobra. To mamy. Coś tu jeszcze więcej jest. Gorączka w wiosce. Dobra. Takie podsumowanie. Fajna rzecz. Dobra. Czy Andry coś wie? Nie. Czyli nic. Okej. Okay. Wstańmy. I pójdźmy. Co my tu mamy? W sali tronowej widzę, mamy coś. A niby co? Drogi Eryku, przekroczyliśmy góry. Przybędziemy po to, co zostało nam obiecane. Albowiem bogowie pobłogosławili nas swoją mocą. Bejran, król Radowi. O kuźwa. Niedobrze. Koniec końców... nie przeczytam tamtego. A za królem zazwyczaj podąża armia. O jakiej obietnicy oni plotą? No właśnie. Znaczy nie będziemy przed nim robić tajemnic. W końcu to jest nasz najbliższy współpracownik, można powiedzieć. Więc by wziąć moją córkę za żonę. Ale jak? Nigdy o tym nie wspominaliście, wasza wysokość. Nie sądziłem, że będę kiedykolwiek zmuszony, by dotrzymać słowa. Nie możemy pozwolić barbarzyńcom przejąć tron. Poziom zapasów w skarbcu jest niski, ale zawsze możemy zdobyć sojuszników. Zostawię rewizję ksiąg w waszych rękach, a ja w międzyczasie zacznę przygotowania. Będę w izbie rady, wasza wysokość. No dobra. To teraz jeszcze tutaj doczytajmy. Coś tu jest? Tu się nic nie pojawiło. Okej. Okay. Let's go. To teraz chyba coś może być na... No właśnie. Izba rady. Idźmy. Andri. I tu widzę Cydani. No dobra. Wasza wysokość, wyznaczyłem zwiadowcę. Da nam znać, z czym mamy do czynienia. W międzyczasie powinniśmy zaprosić króla Talysa. On może być w stanie nam pomóc. Aha, i tu nam się już sojusznicy zaświecili. Kliknij w zakładkę sojuszników w panelu zasobów, aby wyświetlić potencjalnych sojuszników. No dobra. Możemy porozmawiać z pobliskimi lordami. Ale najpierw zasugerowałbym zaproszenie Talysa. Tutaj możesz zobaczyć szczegóły każdego ze swoich potencjalnych sojuszników. Musisz mieć dostępnego gołębia, aby wysłać zaproszenie. No to tam gołębia mieliśmy.
Więc to będzie nasz taki. Taka poczta nasza. I co on tu ma? 0 złota, 0 zasobów i 3000. 3000 armię. Może nam pewnie oferować, podejrzewam. Bo to chyba są propozycje jego. No dobra, to zaprośmy. Świetnie. Talis powinien nas odwiedzić w ciągu tygodnia. Dzięki jego armii powinniśmy być w stanie odeprzeć Radowie. Bez względu na to, z czym tu przyjdą. Dziękuję, Andri. O, archiwum. I tu powinno coś się pojawić, chyba mam wrażenie, ale nic się nie pojawiło. O. No cóż, dobra, z Andrim rozmawialiśmy, to jeszcze z naszą córeczką Cedani. Hej! Kartofelko, małe ziółko, bączku. Niech będzie kartofelku. Kartofelku. Kartofelku! Nie! Mam normalną głowę! Tak, jak normalny kartofelek. Uch! Wasza wysokość. Nie powinnaś się tu bawić. Cedani, zawsze ci powtarzam, żebyś się tu nie bawiła. Ale to jest moje najbardziej cenione miejsce w fortecy. Och, masz tutaj najfajniejsze przedmioty, ojcze. Proszę, pozwól mi tutaj zostać. Niech nic nie zniszczę, obiecuję. No dobra, może jej pozwolimy. Dobrze, może zostać. Dobrze, ale uważaj, żeby nic nie zniszczyć. O tak, dziękuję. Oj, wasza wysokość. Zobaczymy, co jeszcze tu jest. No dobra. Półka na książki. Gobelin. Co to jest? Aurelia to zrobiła. Aha. Coś tu mi się jeszcze podświeci? O. Co więcej nie widzę. Zobaczmy. Ten pokazuje bociana. To godło naszego rodu. Okej. Okay. Idźmy dalej. I tu widzę, chyba nic się nie dzieje. No dobra, to wracamy na salę tronową. Zasiądźmy. I podsumowanie. No i dobra, bank, spłata minus 10, nowy stragany plus 2, generał. A kurde, jeszcze muszę pamiętać, że generałowi też wypłacamy. Czyli w sumie na razie to 19 tracimy. Złota. Mhm. Czyli mamy 14 złota, 15 zasobów, 100 żołnierzy i 20 zadowolenia naszych poddanych. No dobra, zapisz, kontynuuj. Dobra, widzę, mamy generała, zaproszonego króla Talisa i lorda Eltona. Jemu chyba córka bodajże zaginęła i coś wysyłaliśmy właśnie... generała. No dobra, to lecimy. Wasza wysokość, znalazłem syna wieśniaka. Zgubił się w pobliskim lesie, szukając drogi do domu. Był osłabiony i spragniony, ale wkrótce powinien wrócić do pełni sił. Okej, okay, no to fajnie. Dobra, te podsumowania to będę na końcu robił. Sprawdzał. Dobra, Kul Talis. Prawie żadnego świata. Prawie żadne światło nie przedostaje się przez te okna. Ale wymagania. A tu kto tu jeszcze? Nasza chyba córka. Te sale kiedyś błyszczały, Eryk. Ojcze! Zobacz, co zrobiła. Asalia podłożyła odchody pod moją poduszkę. Jak mogę to teraz zmyć? Dlaczego powiedziałeś jej, że ci powiedziałam? O kurde, ale w odpowiednim momencie przychodzi. Nie widzisz, że mamy gościa?
Wróć do swojej komnaty, już! Zawsze są tu tacy śludzie! Zajmę się tym później, na razie uciekaj. Ale... Jeśli nie umiesz nawet kontrolować swoich dzieci, to jestem zaskoczony, że nadal siedzisz tam, gdzie siedzisz. I że ja wciąż tam, gdzie... I że ja wciąż stoję tam, gdzie stoję. Wybacz mi, ostatnio bardzo dużo się działo. Pytam, czy każesz mi tu stać jako jakiemuś plebejuszowi? Och, oczywiście, porozmawiajmy w izbie rady. Dobra. Masz dużo książek? Co ona tu robi? Pozwalasz dzieciom bawić w swoimi archiwami? Dziewczyno, uciekaj. Jesteś królem czy cholerną nianią, Eryk. Poszła. Co może być tak ważne, że nie możesz po prostu wysłać mi gołębia? Będę mówił wprost. Potrzebuję armii. Radowia zagroziła mi i mojej rodzinie. Ha! Radowia! Tutaj! Tak, oni... Po prostu ludzie. To prości ludzie, niewyszkoleni. Co ty na to? Dam ci 3000 żołnierzy. Moja armia poradzi sobie ze wszystkim, co stanie im na drodze. Co? Tak po prostu? Ach, oczywiście, że nie. Widzisz, mój syn Iwo płacze i narzeka mi, żebym znalazł mu księżniczkę. Zawsze mi się pęta pod nogami. Najwyższy czas, żeby dorósł. Żona sprawi, że będzie miał się czym zająć. Zejdzie mi z drogi. Ach, kurde, jakie posunięcia. Lorsulia byłaby dla niego wystarczająco dobra. Mogłaby go nauczyć tego czy owego. Chcę również mieć dostęp do wspaniałej kolekcji książek, jakie tu masz. Plus do wszystkich innych, jakie możesz znaleźć. Nadal szukasz kuracji dla swojej żony? Jej stan się nie poprawił? Cóż, to nie twoja sprawa. Ty dostajesz armię, ja dostaję Lorsulię i dostęp do tych książek. No tak, i coś czuję. Więc armia w zamian za małżeństwo... No i to będzie chyba pierwsza ciężka decyzja. Tak, w rzeczy samej. Szybko łapiesz. Natychmiast wyślę swoje armię. I teraz tak, albo możemy się zgodzić, albo możemy mu postawić jeszcze swoje warunki. Wydaje mi się, że tak szybko zgadzać się trochę byłoby za łatwo. Więc może zróbmy i jakieś warunki postawmy. Nie mogę tak po prostu pozwolić ci wziąć mojej córki w zamian za kilkuset ludzi. Daj spokój, Eryk. Oboje wiemy, że Davert widziało lepsze czasy. Kiedy nadejdzie Radowia, kto będzie chronił twój lud, twoją rodzinę? Zamierzasz rozkazać wieśniakom, by walczyli z nimi widłami? Aha, i tu możemy sobie teraz uzurpować po prostu te dodatkowe warunki. Czyli tak, dodatkowe 3000 ludzi, 22 sztuki złota więcej. Mało. Zapewniasz generała. Już generała jakiegoś tu mamy, no drugim by może by się też przydał. Ale... Chyba lepiej mieć dodatkowe 3000 ludzi. Ja pierdzielę. Naprawdę ciężkie jest być królem i podejmowanie takich decyzji. Dobra, biorę to. Chcę 3000 dodatkowych ludzi. I będę do waszej dyspozycji, gdy tylko będziemy ich potrzebować. Zgoda. Armię wyślę jak najszybciej. Dobra, tu widzę, już mamy 6 tysięcy ludu, znaczy woja. Armię wyślę jak najszybciej, ale chcę natychmiastowego dostępu do archiwum. Małżeństwo może zostać zorganizowane później. Pozwól mi więc zagubić się między twoimi tomami. Myślę, że zacznę od tego pokoju.
Dobrze, możesz mnie znaleźć w sali tronowej, jeśli będziesz mnie potrzebować. Zobaczymy. Co my tu mamy? Świetnie. Zawarłeś nowy sojusz, możesz teraz nawiązać więcej sojuszów, zapraszając innych lordów w panelu sojusznicy. Sojusznicy, tak? Kiedy lordowie będą mieli jakieś wieści, obok ich imion pojawi się zielona ikonka. Aha, tu już widzę, jest coś takiego. Taka jak ta obok imienia Lady Eddy. No dobra. To zaprośmy ją. Gołąb poleciał. A my chyba stąd wyjdziemy. No co ma? Nic tu po nas. A co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery miejsca. Może najpierw mury zamku. Wasza wysokość. A, nic on nie ma tam do powiedzenia. Zbieram się. Oby tak dalej, Stan. A, to on ma na imię Stan. Tak, wasza wysokość. O kurde, no to on jest Stan. Dobra, to widzę, na naszej córce musimy przekazać te wieści. Ajajaj, nie będzie to miła rozmowa. Bo obiecaliśmy, że damy jej czas i nie będziemy jej naciskać. Och, to ty! Muszę coś ci powiedzieć. Nie mamy wyboru. Musisz poślubić Iwo, księcia Atany. Ale... przykro mi. Co? Masz na myśli? Kurde, ten głos zmieniać to jest ciężko. Czy ja nie mam nic do powiedzenia w tej kwestii? Potrzebujemy tego małżeństwa, aby zdobyć armię, która będzie nas bronić. Nadchodzi wojna. Więc zostanę poświęcona. Rozważałeś w ogóle jakieś inne opcje? Próbowałeś zaoferować im coś innego niż swoją córkę? Cóż... Wiedziałam, że w dniu, w którym uznasz mnie za dorosłą, po prostu sprzedasz mnie temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Czekałeś na to. Nie możesz się doczekać, żeby się mnie pozbyć, prawda? Chciałabym być zwykłą dziewczyną, mieszkać w wiosce, niczym się nie przmartwić. Móc poślubić tego, którego kocham, a nie jakiegoś snoba, którego nigdy nie spotkałam. Głupi ślub! Głupi książę! Ty głupi! No. Powiedzmy, złamaliśmy troszeczkę obietnicę daną jej, no ale cóż. I tu jej kotek, Dusty. Miał, miał, miał. Miau. Dobra. Skoro tu już powiedzieliśmy, to chyba teraz warto przekazać te same informacje żonie. Tylko zobaczmy. Co my tu jeszcze mamy? To jest co? To królewska sypialnia. To tu będzie nasza żona do przekazania. Sala tronowa. Ogrody. Dobra, jeszcze może do ogrodów. A tu jest co? Cedani? Asalia? Ech, oczywiście, że jej tu nie ma. A co my tu mamy? Tu nic więcej nie ma. Wasza wysokość. A jak się masz? Jesteś królem, więc dlaczego słuchasz się tego mężczyzny w Izbie Rady, ojcze? Cóż, on też jest królem, wiesz? Ale ty jesteś lepszym królem. To on powinien słuchać ciebie. Tak, tak. Mów ciszej, kartofelku. No dobra. Krótka rozmowa z córeczką. Dobra, idziemy do naszej żony. Obraz z bocianem. Pejzaż górski. Kominek. Co to jest? Ten kominek jest pełen popiołu, ale wieczorami jest tu całkiem przytulnie. Okej. Tu są drzwi. Łóżko. Dobrze byłoby iść i się teraz zdrzemnąć. Mam jednak wiele do zrobienia. No dobra. Aurelia, mam dla ciebie informację. Kochanie. Jak się trzymasz? Nie wiem. To takie nierealne. Poślubić księcia, nawet lorda.
Tak, ale pozwolić jej poślubić bandytę? Nie możemy tego zrobić. Wszystko będzie dobrze. Nie pozwolę, żeby ją zabrali. Dobra. I teraz to... Lord Surya wychodzi za mąż. Co? Nie. Czy Bajron nas znalazł? Nie możemy mu na to pozwolić. Lord Surya poślubi Iwo, księcia Atany. Zawarłem trakt z Tajlasem. Małżeństwo w zamian za wojsko. Nie, nie możemy pozwolić jej poślubić barbarzyńcy. Eryk, powiedziałeś, że znajdziesz sposób. Czekaj. Iwo? To dobrze. To wspaniale. Iwo to w końcu książę, a jeśli Lord Surya będzie żoną Iwo, to Bajran nie może nic zrobić. Armia Tajlisa może po prostu ich odstraszy. Och, to fantastyczne wieści, Eryku. Wspaniale. Kto przygotuje ślub? Goście, menu. Musimy udekorować salę tronową. Musimy kupić kwiaty, dekoracje. Och, potrzebujemy też zespołu. Zajmę się tym. Zobaczymy, jak się nasz skarbiec pod koniec... Jak się ma nasz skarbiec pod koniec tygodnia. Czy Rulsuja już wie? Tak. Nie przyjęła tego dobrze. Ach, ale co ona wie? Nie chciałaby poślubić tego barbarzyńskiego Bajrona. Kto wie, co Radowianie zrobią ze swoimi żonami. Robią. Nie zaskoczyłoby mnie, gdyby siekali je i zjadali na kolację następnego dnia. Daj jej czas, przekona się do tego pomysłu. No dobra, do zobaczenia, kochanie. Myślę, że wszystko ułoży się idealnie. Dziękuję, kochanie. Widzisz, mówiłem ci, teraz odpocznij. W porządku, zostanę tutaj. No dobra, to ja jeszcze sobie może te archiwum tu przejdę. Ślub. Ślub Lord Surya i Iwo, dzień, w którym królowie Dawer i Tany podpiszą traktat i zostaną sojusznikami. Talis zgłosił się pomóc Erikowi w walce z Radowią, ale jego warunki były trudne. Armia w zamian za rękę najstarszej córki. Iwo jest synem Talisa, księcia Atany, jest przyszłym mężem Lord Surya i córki Eryka. Dobra, Lord Surya. Po tym jak Eryk skonfrontował się z Nazianem. Dobra, to było. Król wiedział, że Lusuja nie będzie zadowolona ze ślubu, ale nie miał innego wyboru, by ocalić swoją rodzinę. No dokładnie. Zaginiony, upomiłowany syn. Okej, okay, dobra. To nic nowego. To teraz wracamy na salę tronową. dobra, to widzę, Lord Eton jeszcze został. Lordzie, wasza wysokość, moja córka wróciła. Zapłaciłem tym bandytom okup. Byłem zdenerwowany jak nigdy w życiu, ale o dziwo wszystko poszło gładko. Dostali to, czego chcieli. Nie sądzę, by byli jeszcze problemem. W ramach podziękowania zebrałem trochę złota. Masz, weź to. 14 sztuk złota. Szu, szu, szu. A ja z tego co pamiętam, chyba dawałem mu mniej. Więc zyskałem na tym. Opłaca się. Opłaca się. Dobra. To chyba wszystko. Więc... dzień następny. Lepiej, żeby to tej bezbożnej godzinie to było coś ważnego. Wasza wysokość, w pobliżu widziano wojska Radowi. Powinniśmy wysłać naszych ludzi, aby ich wytropili. Przybyli po Lord Surya? Eryku, musimy coś zrobić. Dobra, wyślemy chyba generała. Wyślijmy Stana. Musimy się dowiedzieć, co zamierzają. Dobra, generał wysłany. Mamy podsumowanie. Aha, i tu już mamy też... Na ślub 15, 10, 15. Mamy 23.
24. Aha, i czas do ślubu jest 4 tygodnie. No dobra, to jeszcze zdążymy. Nawet jak w jednym tygodniu coś zrobimy, to powinno być ok. A w tym momencie sobie troszeczkę wzbogacimy nasze zasoby. Dobra, zapisz i jeszcze skontynuujmy. Tydzień 5. Dobra, co my tu mamy? Generała, Lady Edę, wieśniak, kupiec. No dobra, zapraszam generała. Czego się dowiedziałeś? Radowianie utworzyli posterunki stacjonarne wokół naszego zamku. Wasza wysokość. Obozy, jeśli wolisz. Planują kolejne posunięcia. Zniszczenie ich posterunków powinno skutecznie przeszkodzić im opracowywać nowe strategie, wasza wysokość. Chociaż mamy teraz w perspektywie otrzymanie armii, nie powinniśmy dawać im żadnej przewagi. Powinniście spojrzeć na mapę, wasza wysokość. Wyślijcie agenta, aby jak najszybciej zlikwidował posterunki. Czekaj, mój zamek? Mój znak, generale? Aha, czekaj na mój znak, generale. Poinstruuję cię, gdzie uderzyć. Tak jest, wasza wysokość. No dobra. Radowiańscy bandyci rozbili obozy wokół twojego zamku. Musisz wysłać generała, aby wyeliminować posterunki. Aby zobaczyć posterunki, otwórz mapę, klikając poniższy przycisk mapa. Okej. Zobaczmy. Wyślij generała, wybierając radowiański posterunek i klikając ikonkę lupy. Eksploracja lokalizacji może spowodować zwiększenie zasobów. W takim wypadku musimy zlikwidować radowiańskie posterunki. Możesz wysłać dowolnego agenta do zbadania dowolnej lokalizacji. Dobra, czyli tak, tu mamy nasze grewno. Jeden posterunek jest na wschodzie, jeden na zachodzie i na północy. Czyli tak, ten widzę jest na polach, można powiedzieć. To jest przy drodze i właściwie przy lesie, albo w lesie nawet. To jest na pograniczu lasu i tego. Dobra, może wyślijmy na początek. Chociaż nie wiem, jak tam będzie dalej. Wróć. To na razie to na końcu zostawimy, bo nie wiem, czy oni przypadkiem nie będą potrzebować generała jakiegoś. A, tu mamy znak zapytania. Będziemy gotowi na ślub za 4 tygodnie, wasza wysokość. Do tego czasu należy usunąć radowiańskie posterunki i nadal musimy zaspokajać potrzeby ludności. Znalezienie równowagi między tymi dwoma zadaniami może być trudne, jeśli niemożliwe. Przy naszych obecnych zasobach będziemy musieli ustalić priorytety. No właśnie. I to niestety coraz ciężej jest. Dobra, Lady Ada. Wasza wysokość, zwałeś mnie. Zawsze zapominam, jak piękny jest ten zamek, wasza wysokość. Naprawdę powinnam częściej odwiedzać grewno. Niemniej jednak, wasza wysokość, mam prośbę. Dziękuję, co mogę dla ciebie zrobić? Nikczemny złodziej chodzi od lorda do lorda, udając, że potrzebuje pomocy. Przekonał już innych okolicznych lordów, by dali mu złoto, w tym mnie. Zawsze mówi, że jest kupcem, a jego towary zostały skradzione. Aha. Kupiec, tak? Jestem pewna, że prędzej czy później odwiedzi ciebie. Co chcesz, abym zrobił? Powiedzmy, że pojawi się w mojej sali tronowej i go rozpoznam. Proszę tylko o uwięzienie go. Nie chcę, żebyś stracił złoto, tak jak ja. Gdy już będziesz miał go w swoich lochach, wyślij mi gołębia, a ja się nią zajmę. Będę miał na niego oko. Jeśli go znajdę, natychmiast po ciebie wyślę. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Kurde, ale nie wiem, jak on wygląda. I tu błąd zrobiłem. Ja pierdzielę. Wiem, że tylko, że to jest kupiec. Mogłem to drugą opcję najpierw wybrać. Ja pierdzielę. Tu też jest wieśniak i tu jest też kupiec. I być może to jest ten kupiec. Zadanie wieśniak. No dobra. Wasza wysokość, mój syn się odnalazł. Cały i zdrowy. Brak mi słów. Oto mały prezent. Moja żona opiekła dla was ciasto, chyba truskawkowe. Dziękuję, wasza wysokość. O, fajnie. Mamy ciasto truskawkowe.
Po prostu schowam to do... A, i to jest jedna sztuka zasobu. Okej, okay, super. Kupiec. No teraz musimy być uważni. Wasza wysokość, tawerna, którą pomogłeś mi otworzyć, działa. A, to ten. No dobra, to dawaj kasę. Tak o niej głośno, że nie jest dla ludzi jedynie miejscem na przerwy między długimi podróżami. Teraz jest to też cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą, zacznę teraz dzielić się z wami moimi zyskami. Całe 1 złota co tydzień. 1 złota? Chyba ty żartujesz. Brzmi uczciwie, prawda? Nie, to nie jest uczciwe na pewno. Chyba żartujesz. To absurdalnie mało. A, no teraz tak. Chcę 3 sztuki złota albo 4 sztuki złota. Chyba 4 to może być przesada, bo może się troszeczkę to odbić. Dobra, zagramy bezpieczną kartą. Chcemy 3 sztuki złota. Myślę, że będzie to sprawiedliwe dla obu stron. Chyba macie rację, wasza wysokość. 3 sztuki złota więc. Ech, warto było spróbować. No dobra. I nasza córeczka. Mogę ci w czymś pomóc, kartofelku? Martwię się o Rulsurię, ojcze. Co się z nią stanie, kiedy wyjdzie? Wyjedzie. Obiecała mi, że się mną zaopiekuje, a teraz odchodzi. Dlaczego miałaby kłamać i co się stanie z Dustin? Lursila by cię nie okłamała. Twoja siostra nie wiedziała, że będzie musiała wyjechać, Cedani. Jeśli chodzi o Dustiego, to kot Lursuli prawdopodobnie będzie chciała zabrać Dustiego, żeby dotrzymywać jej to, żeby dotrzymywał jej towarzystwa. Ale jeśli byś nie wyjeżdżała, Dusty też by nie musiał iść. Nie chcę, żeby wyjeżdżała. Możesz z nią porozmawiać? W sumie to nie jest wybór Lursuli. Jestem pewien, że wolałaby zostać. Nigdy nie zostawiałaby cię celowo. Dlaczego więc to robi? Jeśli wolałaby zostać, powinna zostać. Czy możesz z nią porozmawiać, przekonać ją, żeby została? Oczywiście, Cetani. Mogę spróbować ją przekonać, ale nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję ci. Lepiej sprawdzę, co zrulsują, kiedy będę mieć chwilę czasu. No dobra. I ostatni wieśniak. Wasza wysokość, zabrali nasze bydło. Potwory uzbrojone w stal przyszły w nocy i zabrały wszystko. Oczywiście, zostało dużo trawy, ale co z tego, skoro nie ma bydła? Czy możecie nam pomóc, wasza wysokość? Sztuk złota. Znaczy, weź 5 złota bądź 5 zasobów. Złota nie będę rozdawał, więc niech będą te zasoby. To powinno wystarczyć, by zastąpić twoje bydło i zapewnić jedzenie dla jakiś czas. Idealnie. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra. To my wstańmy. Zobaczmy, co w królestwie słychać. Widzę, mamy 2. Mury zamku i królewska sypialnia. Dobra, tu. Rosuli tu nie ma. Może Asalia będzie wiedziała, gdzie jest. No dobra, skoro tak... to idźmy na ogrody. Wasza wysokość? Jak się masz? Jesteś królem, więc dlaczego słuchasz się tego mężczyzny z Bieradi, ojcze? Cóż, on też jest królem, wiesz. Kurde, ale to już było. Dobra, to tyle. Asalia. Tak, ojcze? Miecze? Miecze, powiedz mi, że nie miałeś utarczki z Lursulią. Jest na to zbyt delikatna. Nie miałaby szans. Pozwól, że ja to ocenię. Pokaż, na co cię stać. Naprawdę? Będziesz walczył z dziewczyną? Dalej.
Naprawdę nie wiem, jak... Powiedz, nie mogę iść na rynek. Ponieważ nie mogę iść na rynek, musiałam znaleźć jakieś inne zajęcie. Ledwo je podniosłam. Po prostu machnij mieczem. Nie pozwól, by przeciwnik cię uderzył i bądź szybka. To są podstawy. Dobrze, go trzymam. Za wolno. Moja kolej. Masz dość sprawne ramię, młoda damo. Powiedz mi, Asalia, co się z wami dzieje? Nadal macie do siebie żal? Zamknęła się w swojej komnacie. Co za dziecko. Zostawiłaś kał na jej łóżku? Nie udawaj, że to jest powód, dla którego nie chcę wyjść. Czy pewnie pewnego dnia mnie też to czeka? W przyszłym roku skończysz 13 lat. Z pewnością otrzymamy jakieś oferty, a nikt nie chce starej panny. Znajdziemy dla ciebie kogoś sensownego. Chyba wcześniej tak o tym nie myślałam. To stawia wszystko w innej perspektywie. Byłam zła na nią za to, że jest tak irytująca, ale teraz jestem na nią zła, że mnie zostawia. No tak. Ja współczuję jej, ale komu teraz będę dokuczać? Cedani jest za mała, to nie to samo. Jestem pewien, że znajdziesz jakiś inny sposób na zabicie czasu. Chyba powinniśmy na tym zakończyć. Właśnie się rozgrzewałam. Myślisz, że moglibyśmy to powtórzyć? Pewnie. Znajdę cię, kiedy będę miał chwilkę. Pewnie nigdy, jak przypuszczam, już prawie nic razem nie robimy. Talis powiedziałby coś innego, wierz mi. Ojcze, przepraszam. To, co zrobiłam Lursuli, było niesprawiedliwe. Nie przepraszaj mnie. Wiem, czuję, że najlepiej dać jej trochę czasu. Ale naprawię to. O, fajnie. Uważaj na siebie. Nie rób żadnych głupstw, Asalia. A kiedykolwiek je robię? Pytanie retoryczne to chyba bardziej. No dobra. No, i co? Tutaj nie mogę wyjść? Ja pierdzielę. Idziemy. Królestwo Kasypialnia. Kochanie, jakie do przygotowania ślubne? Potrzebujesz czymś pomocy? Przygotowuję ręcznie zrobione dekoracje. Mam nadzieję, że Rulsuli się spodoba. Jestem pewien, że tak. Są urocze, kochanie. Ślub już tak blisko, a jest tak wiele do zrobienia. Myślę, że będziemy mieli pieczoną kaczkę i sałatkę z kaladur. Nie wiem jeszcze, co z tortem. Muszę o tym porozmawiać z Rulsurio. Pozwolę ci skupić się na przygotowaniach. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, będę w sali tronowej. Do zobaczenia później, kochanie. W porządku, zostanę tutaj. No dobra. Dobra, sala tronowa. Zasiądźmy na tronie. I podsumowanie. Generał jest gotowy do... Aha, właśnie. Mapa. Lepiej wyślę go, żeby sprawdził jeden z tych posterunków. Dobra, to chyba na tym wyślę. Niech leci. Wybierz agenta i tak dalej. Generał! Nie mam nikogo więcej. Potwierdź. Dobra, generała wysłano. 0 tygodni. O, super. Dobra, mapę możemy zamknąć. I teraz możemy tutaj zakończyć. No dobra, mamy 21. 3 z tawerny, bank stotany. Dobra, wszystko fajnie. Teraz tak, mamy 21, 29. To jest 15 zasobów aż, czyli połowę. 3 tygodnie, to musimy coś mimo wszystko. Chociaż mogę i później od razu wszystko wziąć, ale dobra, niech będzie.
Na początek tyle damy. No i cóż, ja na tym będę kończył. Miały być 30-minutowe odcinki, ale widzę, że one się trochę przedłużają. Więc zapisujemy i zamykam. I zapraszam na kolejny odcinek z tego tytułu. Dobra, więc przed nami jeszcze trudne decyzje na pewno. I dziękuję wam serdecznie za obecność i do następnego. Haja!